Krzyśku, Fiki, Miki, Agatki i Moniki. Jedziemy na wakacje. Tak. Gdzie, mamunia, jedziemy? Jedziemy do Polańczyka nad Soliną. Jesteśmy właśnie w trakcie podróży. Patrzcie, jakie ładne widoki. Jest dzisiaj bardzo gorąco. Ładna pogoda, w końcu przestało padać, bo przecież lało i lało i lało, ale na szczęście teraz jest już lepiej. Tak. Mamy nadzieję, że będziemy mieli fajne wakacje, będziemy robić dużo filmów i będziemy pokazywać, jak tutaj się bawiliśmy. W naszym domku. I co, idziemy zobaczyć, jak tam jest w środku? Tak. Dobra. Domek ma numer? Dwa. Tak. Wieczka, dobra. Tu jest stół. I ławeczki. Tak. Będziemy sobie jeść rano śniadanie, nie? Wychodzić. A co w środku? Tutaj w środku mamy telewizor. Wow. Telewizor. Tutaj jest taka półka, leżak, pilot. I ten jesteśmy w naszym domu. Tak, Agatka? A, to ty będziesz umiała obsługiwać, prawda? Ale my tu nie przyjechaliśmy oglądać telewizji, tylko zwiedzać, wypoczywać. No i dobra, co tu mamy jeszcze w tym naszym domku? Mamy tutaj takie krzesełka, dwa stoliki. Mhm. No i taką kuchniewkę. Aha, kuchnia. Tu jest łazienka, tak? Łazienka. Prysznic. O, tu kto siedzi? Ta pani, przepraszam, czy pani tutaj była w zestawie z tym domkiem? Tak. Mamusia, co, już się relaksuje? Tak, w salonie. No, troszeczkę się zmęczyliśmy już podróżą, prawda? Tak, Agatka troszkę nam marudziła. Marudziła podczas podróży. Ile jechaliśmy? 4, 5 godzin? 5 godzin jechaliśmy z Lublina tutaj do Polańczyka. Zakładkę na stół. Zakładkę na stół. Agatka zauważa takie różne śmieszne rzeczy. Karoleta. Przepraszam, co to jest? Halo? Co? Karolifer. A tutaj mamy schody na górę. Chodźcie też na górę zobaczyć. No to idziemy. A co tam mamy na górze? Szufladeczki. Aha, szufladeczki takie na różne rzeczy. Tak. Tu mamy kółeczki, tylko tu jest strasznie duszno. Strasznie duszno, no bo w takich domkach jest duszno. Okienko. Aha, i tutaj na tych łóżkach będzie spał tata z mamą, tak? Tak. A wy? A wy w drugim pokoju, tak? Tutaj. Pokażcie. To będzie moje łóżko. Zaklepuję je. Aha, zaklepuję łóżko. Monika, a Agatka, które zaklepuje łóżko? Chyba drugie, tak? No bo nie ma innego wyjścia. Dobra. Dziewczyny już wcześniej oglądały na zdjęciach ten domek i już sobie wcześniej pozaklepywały wszystkie łóżka. Nawet wybierały sobie, jaki kolor pościeli będą miały. A tu co mamy? Tutaj balkonik. No i co, podoba wam się tutaj? Tak, bardzo nam się podoba. Ten domek jest super. Stolik. I tak właśnie wygląda nasz domek na wakacjach. Idziemy coś zjeść, bo jesteśmy bardzo głodni. Tak. Mamy nadzieję, że będą fajne wakacje. My tu kiedyś byliśmy z Moniką, jak Monika była mała. Miała 3 albo 4 latka. Są bardzo fajne widoczki. Wszystko wam będziemy pokazywać, robić filmiki, wypuszczać zdjęcia na Instagramie. Monika, zamówiłaś sobie coś już? Jakieś jedzonko? Już sobie zamówiłam frytki, kotlet z kurczaka, no i surówki. Agatka też to samo, prawda, Agatka? Tak, tak. Ja to samo zawsze co Monika. Lubisz to samo co Monika, tak? Tak. A mamunia? A ja placek wiedźmy. Coś dla mnie. Zobaczcie, nasza mama dostała placek wiedźmy. Placek wiedźmy dla wiedźmy. Zresztą ja to samo. Mimo, że wiedźmą nie jestem. A my jeszcze czekamy, prawda, Agatka? Już jesteśmy bardzo głodni. Tak, jesteśmy bardzo głodni. Proszę. Wow, Agatka, widzisz, dostałaś swoje jedzonko. No i co tam masz? Fajne, też mam fryteczki, taki... Mięsko z kurczaczka i suroweczki. Smakuje ci, Monika? Tak, bardzo mi smakuje. Tym bardziej w takich pięknych okolicznościach przyrody, prawda? Tak. Tak, widoki są przepiękne. Przepiękne, no. Zobaczcie. No i jak tam, najadłeś się? Tak, najadłeś się. Monika, smakowało? Tak, a teraz idziemy na lody i na gofry. No,
I na plażę. Idziemy zobaczyć, gdzie jest tutaj plaża w Polańczyku, bo podobno jakaś tam plaża jest. Jeszcze dzisiaj chyba się nie będziemy kąpać, co, mamunia? Może jutro, bo jutro ma być bardzo ładna pogoda, a potem już ma być zimno, to będziemy zdobywać górskie szczyty. Spróbujemy przynajmniej. No dobra, zobaczymy, jak nam to wszystko wyjdzie. Jesteśmy już na plaży, popatrzcie, jak to jest fajnie, ile jachtów. Ciekawe tylko, czy jest jeszcze jakaś piaszczysta plaża, taka, żeby można było sobie posiedzieć, pobawić się na piasku i popływać. No i jak ci się, mamunia, podoba tutaj? Pięknie! Ładnie, prawda? Tak, tak. Tylko coś nie możemy za bardzo znaleźć takiej plaży piaszczystej. No bo tu chyba nie ma takiej plaży. Tak, jest troszeczkę jakiegoś zejścia do wody, można się pokąpać, ale nie ma tak, żeby była plaża i dużo piasku. No właśnie. No. Dobra, znaleźliśmy jakąś plażę do kąpania. Co się dzieje, Agatka? Gdzie weszłyście do wody? Popatrzcie, jak skaczemy do wody. 3, 4, 5. Jak, Agatka? Fajnie? Jutro tu przychodzimy, tak? Bierzemy stroje kąpielowe, kocyki, ręczniki. Tak, i wchodzimy dalej z Agatką do wody. Zabrałyście ze sobą jakieś foremki, jakieś coś do piachu, czy nie? Nie, nie zabrałyście. No to nie jest. Czekamy na lody i na gofry. Ja sobie zamówiłam gofra, a Agatka loda. O, gofra? Nie chciałaś loda? Tak, ja chciałam gofry. Kocham gofry. No ale lody też chyba lubisz, co? No. Kto lubi gofry i lody, niech daje łapencję w górę. Cześć, Agatka, co tutaj robisz? Na placu jestem. Na placu i się huśtałaś. Gdzie idziesz? Tu na to bujankę, tak? Chodźmy do Agatki domku. Ding dong. Słucham. Dzień dobry, pani Agatko. Dzień dobry, proszę wchodzić. Ten plac! O, lody już mama przyniosła. Co, Agatka, ci mama przyniosła? Loda. Loda. Już masz ubrudzoną buźkę. Zaczęłaś jeść, a już buźka ubrudzona. Monika, dostałaś już swojego gofra? Aha. No i co? Chyba niezbyt ci smakuje, co? Pyszny jest. Jesteśmy już po pierwszej nocce, prawda? I mamy śniadanko. Dzisiaj jakie przygody przewidziane? Dzisiaj będziemy płynąć statkiem. No właśnie, zobaczymy, jak będzie. Jak pogoda się utrzyma. Będziemy płynąć nad morzu. No nad morzem może nie. Weźmiemy sobie stroje, popłyniemy dalej. Aha, no dobra, a Katka taki ma plan. No zobaczymy. Monika, a co z kotem się stało naszym? Kotka zostawiliśmy w domu. W domu z dziadkami, tak? Tak. No właśnie. Tak. Ale podobno przed chwilą dzwoniła babcia, tak? Mama? I co mówiła? No mówiła, że kot strasznie wariuje. Strasznie. Wchodzi wszędzie, skacze. W jakąś doniczkę, w las. Przewrócił się z tą doniczką. Po prostu straszne wariactwo. No. Co o tym sądzisz, Agatko? Oj, już nie wiem. Dostałam właśnie szejka. Szejka? Tak. Jaki smak? Waniliowy. No, waniliowy. A Agatka? Agatka czeka jeszcze na gofra swojego, tak? Agatka, ty gdzie chciałaś iść? Krainę lodu. Nie, na jaką plażę? Jak się nazywała? Henhan Adventures. W końcu dotarliśmy na plażę. Tak. Tak. Będziemy pływać, ale tu ładnie jest, nie, Monika? Zaraz ci poprawię. Popatrzcie. Agatka, przynieś tam tego wielkiego kamyczka. Przyda nam się tutaj do zamku, do budowy. O, dzięki. Wow, patrzcie. Co robicie? No, budujemy zamek, ale nie budujemy zamku z piasku, tylko z kamyczką, bo tutaj jest taka plaża, dużo jest kamieni, mało jest piachu. Pokażcie ten zamek. No tak, na razie dopiero są takie
fundamenty. O, Agatka przynosi budulec, czyli kamienie duże. Tak? Im większe kamienie, tym szybciej się uda, tak? Tak. A gdzie jest Monika? A, pływa. Gdzie jest Monika? Cześć! Pływasz? Tak, pływam. Aha, próbujesz? Zobaczcie, jakie tu piękne są widoki. Jesteśmy w Polańczyku, na cyplu takim wystającym. Właśnie, i tu jest plaża, i jest piękny widok. Super, o, Monika wyszła. Ja będę tutaj budowała. Jaka Monika? No, idziesz, a, idziesz budować zamek? Też pomagać? Dobra. No, zamek jeszcze jest niepełny, ale za chwilę jak zbudujemy, dobra, to zobaczycie, co to będzie za forteca. Dobra. No, będzie niesamowita budowla. A ja szukam dużych kamieni na budowę naszego zamku. I gdzie szukasz? W wodzie, tak? Tak, w wodzie. Agatka tutaj na plaży, na piasku, a ja w wodzie. Dobra. A tata to wszystko układa i też trochę. Dobra. No. Trudno się chodzi tutaj po tej plaży i w wodzie, bo strasznie dużo kamieni jest. Zobaczcie, znalazłam odgryziony kamień przez rybę. Wow. Agatka co ma? Rybę. Rybę z kamienia, o, tak? I burza. Aha. Popatrzcie, jaki duży zamek i udało nam się budować z kamienia. Dajcie nam tysiące łapek w górę za taki wspaniały zamek. Komu się udało jeszcze zbudować taki zamek z kamieni? Bo z piachu to na pewno... Napiszcie w komentarzach, kto budował jeszcze zamek z kamieni, bo z piasku to na pewno każdy z nas budował. I co, czekamy teraz na obiadek, tak? Po kąpieli i po różnych przygodach wodnych. A przyszłyście sobie z Agatką na plac zabaw, tak? Zabaw. Fajny jest? Fajny, super. Agata, co ty robisz? Na koniu się huśtasz. Na koniu się huśtasz, pięknie. Agatka, już twoje jedzonko jest, mama woła. Chodź, twoje jedzonko jest. Jeszcze Moniki nie ma. Ale Monika też już idzie, no. Idziemy na obiadek. Idziemy na obiadek, a potem płyniemy statkiem. Tak. Agatka już dostała swoje jedzonko, tak? Ale pyszne fryciochy i jakieś mięsko. Buźka aż się śmieje. Prawda, mama? Tak. A tutaj leży 20 zł. Co było z tymi 20 zł, mama? Opowiesz? Tata poszedł się kąpać i zapomniał wyjąć z galotów. No. I się pieniążki zamoczyły i się suszą. Właśnie, muszą się teraz suszyć. Tak. Tu ci pokroję. No i co, wyschnie. Nie ma problemu. No właśnie. Moniszka też już dostała swoje jedzonko. Pizza pyszna? Pyszna. Słuchajcie, właśnie zaraz idziemy na statek. Będziemy płynąć tutaj tym jeziorem solińskim, sobie stateczkiem na wodzie. Super, super, super. Już się nie możemy doczekać. Tak. Idziemy. Tak, biegnijmy, bo on niedługo odpływa. Biegniemy. Cześć, ziomale. Gdzie jesteście? Na statku. No, na samej górze. Tak. No właśnie, zaraz będziemy płynąć, hit, tak? Hit mega bomba, będziemy. Mamy najlepsze miejsce. No, bo takie troszkę wyższe. Płyniemy stateczkiem, bardzo fajnie jest. Tak. Tylko tutaj mało co słychać. Tak. Ale może coś tam usłyszycie. Tak, ale skupiamy się na widokach. Bardzo ładnie. Tak, pięknie jest. We'll be right back.
naszego kotka. Było bardzo dużo propozycji, ale okazało się, że jest to chłopczyk i dałyśmy mu imię Karmel. Wszystkim piszącym komentarze dziękujemy za pomoc! Subskrybujcie nasz kanał, oczywiście dzwoneczek.